Cześć, jestem Piotr Tomala, Product Manager w Greensell. Dzisiaj pokażę Wam, jak bezpiecznie i szybko wymienić bezpieczniki w przetwornicy. Przetwornica samochodowa to urządzenie, które pozwoli nam w prosty sposób zamienić prąd, który jest w akumulatorze, na prąd taki, jaki mamy normalnie w gniazdku elektrycznym 230 V. Świetnie się sprawdzi wszędzie tam, gdzie nie masz dostępu do gniazdka elektrycznego, na przykład w samochodzie, na kempingu albo na placu budowy. Wymiana bezpieczników w przetwornicy jest to zwykła czynność, którą powinniśmy umieć wykonać. Taki bezpiecznik zazwyczaj spala się w sytuacji, kiedy na odwrót podłączymy nasz akumulator, za bardzo obciążymy przetwornicę po stronie prądu zmiennego albo nastąpi uszkodzenie mechaniczne. Aby wymienić bezpieczniki, potrzebujemy śrubokręt krzyżakowy, szczypce oraz bezpieczniki, które znajdziecie w opakowaniu. Przed otwarciem przetwornicy warto się upewnić, że nie jest do niej podłączony akumulator, a także podłączyć jakieś urządzenie, włączyć ją na chwilkę, żeby cała energia w niej skumulowana została uwolniona. Zacznijmy od odkręcenia czterech śrubek śrubokrętem krzyżakowym. Potem możemy ściągnąć górną pokrywę. Tutaj już od razu zwróćmy sobie uwagę, że z jednej strony mamy wypustkę, a z drugiej strony mamy rowek, w którym będziemy musieli potem umieścić nasze elementy przetwornicy. W przetwornicy znajdziemy oprócz niezbędnej elektroniki bezpieczniki. W tym konkretnym przypadku są to te elementy. Już na ten moment możemy zobaczyć, że są to płaskie bezpieczniki o natężeniu prądu 40 A. Aby je wymienić, najlepiej wyposażyć się w szczypce. Umieszczamy je od góry. Zaciskowo przytrzymujemy, ciągniemy pionowo do góry, żeby nie uszkodzić zacisku. Aby zdefiniować, czy bezpiecznik jest uszkodzony, w tym miejscu będzie on przepalony. On jest oczywiście dobry ze względu na to, że pracujemy na prawidłowo działającym produkcie. Możemy zastąpić uszkodzony bezpiecznik nowym. Umieszczamy go w odpowiednim miejscu. Dociskamy, abyśmy mieli pewność, że jest prawidłowo osadzony. Jak już wiemy, że wszystkie są wymienione na sprawne, możemy założyć górne wieko. Tutaj sobie sprawdźmy właśnie, czy mamy odpowiednie umieszczenie wieczka. W tym konkretnym przypadku rowek przypada z tej strony, więc sobie umieśćmy go właśnie w tym kierunku, żebyśmy mieli pewność, że tu jest prawidłowo osadzony. Tutaj dociśnijmy, wskoczyło nam. Wtedy możemy mieć pewność, że śrubki będą również prawidłowo osadzone. Przykręcamy śruby. Na początku delikatnie, potem będziemy je dokręcać, jak już wiemy, że wszystkie są osadzone. Jak już zakończymy skręcanie obudowy, możemy podłączyć akumulator i włączyć przetwornicę, aby upewnić się, że działa. Pozornie trudna czynność, jaką jest wymiana bezpieczników, się okazała dość łatwą i nie powinna zająć więcej niż 10 minut. Jeżeli macie jakieś inne pomysły na filmiki, zostawiajcie je w komentarzu. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!